Halo? Dzień dobry. Czy rozmawiam z panią Julią Nowak? Tak, przy telefonie. Z kim rozmawiam? Komisarz Noga z Komendy Policji. Czy przed chwilą ktoś do pani dzwonił? Policja, tak. Rozmawiałam przed chwilą. Kto to był? Mój wnuczek, ale to chyba nie jest zabronione. Proszę panią, to nie był wnuczek. Tylko ktoś, kto się za niego podawał. Ale ja go przecież poznałam. Nie widziała go pani. A przez telefon można powiedzieć wszystko. Proszę pani, nasza komenda pracuje nad szajką oszustów, którzy dzwonią do takich osób jak pani. Podają się za członków rodziny i proszą o pieniądze, bo coś im się stało. Boże mój, to tak właśnie było. My właśnie obserwujemy tego człowieka, który do pani dzwonił. Na pewno nie jest to pani wnuk, który w tej chwili jest w Anglii. Potrzebujemy pani pomocy. Ale co ja mogę? Może pani nam pomóc złapać oszusta? I całą szajkę. Czy to niebezpieczne? W żadnym wypadku. Musi pani zrobić to, co ten człowiek mówił. Wybrać pieniądze z banku i dać naszemu człowiekowi. My wyślemy policjantkę i złapiemy oszusta przy odbiorze pieniędzy. Potem pani wszystko zwrócimy i wpłacimy je z powrotem. Bank już o tym wie i nawet odsetek pani nie straci. Ale to sporo pieniędzy. Ma pani rację. Dlatego proponuję, żeby pani teraz zadzwoniła na policję i porozmawiała z dyżurnym, który panią upewni, że wszystko jest w porządku. Proszę teraz wybrać numer 997. Policja, dyżurny. W czym mogę pomóc? Rozmawiał ze mną jakiś policjant. Komisarz Noga. Tak, proszę pani, prowadzimy w tej chwili akcję przeciwko oszustom. I pani może pomóc nam ich złapać. Czy mogę wierzyć temu panu? Naturalnie, ja to gwarantuję. Przepraszam, mam drugi telefon. Przełączę panią do komisarza Nogi. Komisarz Noga, słucham. To ja, Julia Nowak. Rozmawiałam z dyżurnym. I co, zdecydowała się pani? Jeśli to takie ważne, to tak, pomogę wam. Cieszę się bardzo. Zrobimy to tak. Obejrzeli państwo sposób działania oszustów. Przedstawiona scena jest bardzo często dalszym ciągiem oszustwa, popularnie nazywanego metodą na wnuczka. Sprawcy uwiarygadniają się znajomością wcześniej przeprowadzonej rozmowy, którą przecież sami toczyli, i rzekomym potwierdzeniem ze strony policji. Najważniejsze jest to, że policja nigdy w ten sposób nie działa. Nigdy nie korzystamy z pieniędzy z mienia należącego do osób prywatnych. Jeżeli mamy prośbę, że może to pomóc złapać bandytę, to należy pamiętać, że policjanci nigdy w ten sposób nie działają. Drugą bardzo ważną wskazówką jest to, że podczas rozmowy telefonicznej nie możemy wybrać innego numeru i toczyć kolejnej rozmowy. Jest to samo połączenie i ta sama osoba lub wspólnik. Jeżeli chcemy sprawdzić, faktycznie zakończmy połączenie i wybierzmy numer alarmowy 997 i o przeprowadzonej rozmowie poinformujemy prawdziwego policjanta. Nie dajmy się oszukać.